Tak naprawdę najważniejszą rzeczą nie będzie to, jakiego środka dezynfekującego do butelek użyjecie, ale ważnym, bardzo ważnym jest to, żeby te butelki przed dezynfekcją były czyste, żeby w środku nie miały żadnych tam elementów, śladów, jakichś pleśni czy innych brudów. Jeżeli zadbacie o to, no to środek dezynfekujący będzie mógł lepiej działać i po prostu dobrze wybije Wam tam te wszystkie zarazki, które mogą się znaleźć. Ale tak naprawdę przede wszystkim zadbajcie o to, żeby te butelki były czyściutkie w środku. Jedną z bardziej żmudnych czynności, jeżeli chodzi o piwowarstwo domowe, jest butelkowanie już gotowego piwa. I nie mówię tu o samym procesie wlewania piwa, już kapsulowania, bo to nie jest najgorsze. Jest, jeżeli używasz kapsulownicy Greta, która Ci po prostu nie łapie szyjek, i używasz przynajmniej czegoś takiego, to samo kapsulowanie potrafi być nawet przyjemnością, bo już widzisz wtedy gotowy jakby finalny produkt, ale cały etap, cały proces dojścia do tego momentu, gdy już możesz wlać to piwo i zakapsulować, potrafi być uciążliwy. Nie jest to może jakoś super trudna rzecz, ale trzeba wykonać wiele czynności, które jednak no, muszą być po prostu zrobione i tyle. I dzisiaj. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak dezynfekować butelki, o sposobach dezynfekowania butelek przed rozlewem. Jest kilka sposobów. Najpopularniejszymi sposobami jest po prostu traktowanie butelek chemią. A jaką chemią można traktować butelki? Ja przetestowałem trzy rzeczy i te trzy rzeczy mi się sprawdziły. Kwestia jest tylko taka, że niektóre rzeczy są wydajniejsze, niektóre są mniej wydajne, niektóre są droższe, niektóre są tańsze. Jakie to są trzy rzeczy chemiczne, które używam do dezynfekcji butelek? Pierwsza rzecz, najbardziej popularna jest to oczywiście Oxy. To jest kilogramowe pudełko. Oxy jest suchym proszkiem. Oxy stosuje się w ilości 4 gramów na litr wody, czyli powiedzmy, jak chcesz wyczyścić butelkę, nalać ją do pełna, półlitrową, no to musisz użyć do niej 2 gram Oxy. Po prostu wsypujesz, zalewasz butelkę ciepłą wodą, i tak po kolei wszystkie 40, 20 bądź 100 butelek, zależy jak wielkie warki domowe robisz. Kilogram Oxy kosztuje, już Ci mówię, 42 zł, czyli jeżeli przeliczając to, że używasz na pół litra 2 gramy, czyli jest to, czy tak, 2 gramy to jest jedna porcja, 20 gram to jest 10 porcji, 200 gram to jest 100 porcji, czyli to jest 500 porcji, 500 butelek możesz wyczyścić za pomocą tego środka. Sprawdza się, co prawda może Ci nie zjeść to, nie wyczyścić to bretów, ale no wiadomo, nie zawsze z bretami można wygrać. Drugim środkiem, który stosowałem, jest chyba najmniej wydajny, chociaż jest bardzo fajny, jest bardzo wygodny, to jest despray. Despray generalnie służy do szybkiej dezynfekcji jakichś małych powierzchni, nie jest on przeznaczony do dezynfekcji butelek, ale możesz też to zrobić. Półlitrowa buteleczka despraya kosztuje, litrowa kosztuje 36 zł, czyli powiedzmy 18 zł kosztuje pół litra, no i używasz tego trochę, po prostu wpryskujesz, to się tam ten alkohol po prostu zaczyna działać i no i się dezynfekuje. Także nie jest to jakoś najlepszy środek do czyszczenia butelek, ale się nadaje. Innym środkiem do czyszczenia na przykład butelek, czy dezynfekcji też innych rzeczy, jest drogi amerykański produkt, jakim jest Starsan HB. Ja mam wersję buteleczki 118 ml. Do efektywnego działania używa się około 1 ml chyba na litr wody. Zaraz zobaczę dokładnie. Używa się od 1,5 do 2 ml tego płynu na litr wody. Jest to bardzo wydajny, bardzo wysoko pieniądze się środek. Ja nim dezynfekuję fermentory, czasami dezynfekuję nim butelki. Podobno nie trzeba go płukać. Podobno po pewnym czasie, jak już to woda cała ścieknie, to się trochę osuszy, to ten płyn konwertuje do pożywki, do drożdży. Także idealnie. Nie sprawdzałem tego nigdy, czy to jakoś pomaga fermentację, czy nie, ale wierzę na słowo, że pomaga. Nie wspomniałem jeszcze, że Oxy to czas reakcji tego środka, to jest 2 do 5 minut kontaktu z czyszczoną powierzchnią. No i generalnie jak czyścisz butelki, to
nie musi być cała butelka wypełniona płynem z właśnie roztworem Oxy, może być po prostu tam ochlapana tym, ale też, żeby miała jakby tam kontakt. Ostrości, gdzie jest ostrość? Jest ostrość, dobra. Jeżeli chodzi o środek Starsan, to jego plusem jest taki, że się bardzo dobrze pieni, a dzięki temu właśnie on może wejść w wszystkie te szczeliny i lepiej nam zdezynfekować na całą powierzchnię, na przykład czy to fermentor, czy to butelkę. Jeżeli chodzi o dezynfekcję różnych właśnie powierzchni, to ja sobie ten Starsan rozrabiam w takiej półlitrowej butelce z atomizerem i wtedy mogę sobie tak fajnie spryskać co tam chcę, czy to fermentory, czy cokolwiek innego. Oczywiście jeżeli chodzi o czyszczenie butelek, no to ten Starsan ładuję tutaj i sobie tą płuczką tutaj napierdzielam już po butelkach. Bardzo wydajny, to jest tylko 118 ml. On kosztuje co prawda chyba 40 zł, taka ma buteleczka, ale jest mega wydajny, bo na taką butelkę to się wlewa 1 ml, czyli to jest powiedzmy na 60 litrów wody, czyli całkiem sporo. Innymi sposobami już niechemicznymi, które stosowałem do czyszczenia butelek, to jest wrzątek. Tak, po prostu zagotowywałem sobie gar wody, wlewałem do każdej butelki i w ten sposób dezynfekowałem całą butelkę. Jest to dosyć uciążliwy sposób, jest czasochłonny przede wszystkim, bo tą wodę trzeba zagrzać, potem to wszystko, cały wrzątek przez lejek wlać. To też nie jest jakoś fajne i nie jest jakoś szybkie. Odszedłem od tego sposobu i teraz stosuję tylko i wyłącznie chemię. Wiem też, że niektórzy piwowarzy stosują wyparzanie w piekarnikach. Po prostu wrzucają butelki do piekarnika, ustawiają tam odpowiednią temperaturę, no i te wszystkie niedobre żyjątka po prostu giną od temperatury. Nie stosowałem tego sposobu, nie zamierzam, przynajmniej na razie, bo na razie nie mam piekarnika, ale nie wydaje mi się to sposób, który byłby szybszy niż sprawdzone środki chemiczne. Także to są moje sposoby na czyszczenie butelek przed butelkowaniem, a tymczasem lecę butelkować. Zobaczcie proszę bardzo, co to za robota. Siedzi się nalewa, co to za robota. Ale tam przeszkadza szafka. No, także ten moment to już jest pikuś. Ale dojść do tego momentu, wyczyścić te wszystkie butelki, podezynfekować. No, pyk, pyk. A już samo kapsulowanie to już jest przyjemność, jeżeli oczywiście używa się jakiejś normalnej kapsulownicy, taką jak jest Grifo Heavy Duty. Heavy Duty. Tak, bo jak miałem Gretę... To chyba w każdym odcinku tą Gretę wspominasz, co? Nie w każdym, ale w każdym jak się zaczynam... Po prostu jestem poddenerwowany, jak myślę o Grecie, o tej kapsulownicy, bo pamiętam te uwarki wszystkie... na których klołem i po prostu nie dało się tego butelkować, a tu cyk, pyk, proszę bardzo. Nawet nie założyłem, kiedy została zakapsulowana.